Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, rolniczny, i dziś chciałbym Was zaprosić na czwarty, jeśli dobrze liczę, odcinek poradnika. Um, użytkownik Oniku Explorer 22 poprosił o zrobienie poradnika związanego z rolnictwem, um, i myślę, że od tego zaczniemy. Um, dodatkowo, jeśli czasu starczy, jeszcze o kilku aspektach powiemy tutaj, natomiast na pewno zaczniemy od rolnictwa. Bardzo dobrym pomysłem jest oczywiście przeczytanie uprawy roślin. A, żeby tym nie zapomnieć, to jest postać, od której tak naprawdę jedna z, druga w zasadzie postać, o której zacząłem nagrywać, Rysio. On tutaj żyje już dość dużo, długo czasu. Ciężko mi powiedzieć w tym momencie, bo jak widzicie, nie ma czasu tutaj, um, ile on żyje już w tym momencie, chyba że. Wiecie, gdzie to już w tym momencie jest, to wtedy można napisać w poradniku, natomiast i, znaczy poniżej w komentarzu, natomiast no, poza śmiercią, ja nie widzę tutaj nigdzie takiej opcji, chyba że ją przegapiłem. A wracając do y, poradnika, a w zasadzie do rolnictwa. Bardzo dobrym pomysłem jest oczywiście posiadanie uprawy roślin. W zależności od poziomu, oczywiście, y, gdzie my to mamy, uprawa roślin jest. Pierwszy, drugi poziom to jest uprawa roślin, poziom pierwszy. Drugi i trzeci i czwarty to jest uprawa roślin, tom drugi. I piąty, szósty to jest trzeci, tak jak tutaj widzicie. No i tak pozostałych. Są jeszcze czasopisma, tylko ja ich tu w tym momencie nie widzę. Chyba ich nie mam. Czasopismo działkowiec. On też pomaga przy. Rozbudowie naszych pól uprawnych, natomiast z tego co widzę, ja tych książek niestety nie mam. O. O. Czasopismo spawacz? Nie, działkowiec nie mam, działkowca niestety, więc e, nie będę w stanie wam pokazać. Natomiast książki o rolnictwie są na pewno priorytetem. A następnie, o czym należy pamiętać, pod, czy, jeżeli chcemy założyć ogródek działkowy? A jeśli dobrze pamiętam, dawno nie byłem tutaj, tu nie. Nie tu, nie tu i nie tu. Dobra, czyli to mam pewnie gdzieś. A tutaj jest. Widzicie, pole mam już tutaj zrobione. A, więc tak: w pierwszej kolejności, w, trzeba oczywiście mieć nasionka sobie jako dodatkowym. I jak widzicie mamy tutaj od groma nasionek. Um, to nagrywanie, te, ten, ta mapa nie ma żadnych modów, dlatego możecie zauważyć, że jest dużo mniej e, przedmiotów. I teraz tak, konewka. Jest tutaj zeskażoną wodą, dlatego że ona jest nieprzygotowana, natomiast w pełni nadaje się do e, podlewania kwiatków i jak najbardziej nie, nie ma z tym problemów. Żeby zasiać, użyj obu W pierwszej kolejności powinniście mieć łopatę, łopatę ogrodniczą lub innego rodzaju sprzęt kopiący. Oczywiście można kopać przy pomocy rąk, natomiast wtedy ryzykujecie uszkodzeniem. Postawmy sobie może tutaj. I teraz tak, w pierwszej kolejności nasz bohater wykopuje grządki. Które nadadzą się do właśnie zasiewu. Następnie wybieramy, ja tu mam torebkę na nasiona, to jest pojemnik, który osobiście lubię stosować, bo jest taki klimatyczny. I jak widzicie, mamy tutaj tak brokułki, pomidorki, rzodkiewki, truskawki, ziemnioczki. A myślę, że zasadzimy sobie tutaj, M nadzieję, że nie słyszycie tych. Krzyków za oknem, a brokuły. Jak nie sąsiad z góry, to jakiś harle, harle na motocyklu. I teraz, tak, mamy zasiane. I jak klikniecie prawym, macie informację o tym, czy zdrowe jest, czy jest nawóz. Nawóz możecie brać z ale to za chwilkę. Kiedy ostatnio zostały podlane, i faza upraw. A, I czy jest chore. Chore niestety tak średnio nadają się do zjedzenia. Oraz poziom nawodnienia. Nawodnić mo można to na dwa sposoby. Trzeba wziąć konewkę z wodą. Dobrze, mamy. Klikamy i podlej w pełny 100%. Konewka starcza do podlania dokładnie dwóch pól. I kiedy to podleje, a przynajmniej tak to kiedyś było, jest pusta. I wówczas trzeba uzupełnić na pełni konewkę. To jest e, beczka z wodą, e, którą można zbudować. Nie mam w tym momencie chyba młotka, żeby Wam pokazać, ale to jest jedna z dwóch, które można zbudować. E, można oczywiście bez tego też sadzić, natomiast no, roślinki Wam wtedy uschną, a to nie jest pozytywne, chyba nie muszę o tym mówić. I teraz tak, I to teraz się zaczyna najdłuższe, że tak to ujmę, etap. A jeszcze zostawmy łopatę, bo nie będzie nam potrzebna. A teraz trzeba będzie doglądać. Informacja, bardzo dobre, poziom nawodnienia bardzo dobry, to jest najlepsza opcja. A choroba nie ma, dobrze rośnie, czyli jest dobrze, nie ma nawozu, z nawozem rośnie szybciej. Faza. Nie jesteśmy aż tak doświadczoną osobą. Mamy uprawę roślin tutaj na prawie czwartym, i jeszcze nie do końca rozumujemy, chyba że tutaj było z. Nie pamiętam tylko, czy następna faza to już bierze się z czasopisma, czy postać się sama uczy. Tu nie jestem pewien, natomiast na pewno można bez tego hodować. Teraz tak. Tutaj widzę, że wszystko jest ładnie rośnie. Nie ma problemów. Informacja bardzo dobry, kiełkuje wszystko. Sadzonki tutaj są, czyli niedawno posadzone. I trzeba oczywiście kontrolować. Jeżeli pada deszcz, to deszcz naturalnie podlewa nam roślinki, więc jeżeli pada dość dużo, to one się automatycznie podlewają i nie trzeba o nie dbać. Nawóz natomiast, do nawozu potrzebny jest kompostownik. I w tym momencie mamy 2% wypełnienia kompostem. Żeby go zabrać, potrzebujemy worek. I tutaj zresztą nawet jest komunikat. O. Wymaga 2,5% lub więcej. O, czyli się zmieniło, wydawało mi się, że wcześniej było 2. Wymaga postego worka lub częściowo zapełnionego worka z kompostem. Czyli po prostu potrzebujemy worek, żeby to pobrać, i wówczas możemy to roznieść na roślinki. Beczka z wodą jest jedną z trzech opcji, gdzie tak naprawdę najbardziej wartościowe jest podlewanie roślinek. A drugą opcją jest mniejszy. Yy, mniejsza. Może by to zrobić, trzeba mieć stolarstwo na poziomie siódmym. Jest jeszcze mniejsza, które używałem w poprzednich seriach do tego wypadowe było mnie 4, jeśli dobrze pamiętam. Inną opcją jest wzięcie bezpośrednio z jeziorka, rzeki. Jak widzicie, wody mamy pod dostatkiem i tutaj raczej nam wody nie braknie. Hmm, czy coś jeszcze o roślinkach? Ponieważ zombiaki mogą je zadeptać, więc dobrze by było, żeby były na terenie bazy. Jak widzicie, jest tutaj. Hm, nigdy nie dokończyłem budowy tego. Jakoś tak przerwałem i nie dokończyłem. A, może kiedyś się dokończy. E, dobrze, to jest podstawowa forma zdobywania pożywienia zaraz po szabrowaniu i szukaniu e, po domach. E, pojawiły się też opinie, że sam deszcz wystarczy, żeby podlewać roślinki. Def generalnie można się z tym zgodzić, natomiast. Ja miałem wielokrotnie takie sytuacje, że roślinki mi usychały. Zresztą, nawet w tej serii na początku roślinki mi uschły. No i niestety no, trzeba było zacząć od nowa. Tutaj mamy dostęp do. Je to jest rzeczka. To jest rzeka dokładnie. Nie jeziorko. Jeziorko jest tutaj gdzieś w oddali. A... Nie widzę go w tym momencie, ale to bez znaczenia. A i to, o taką uprawę należy. Co jakiś czas sprawdzać, czy jest nawodnione. To jest w zasadzie główny czynnik. Jeżeli nam uschnie, to trzeba będzie zaczynać od nowa. A, natomiast bardzo duże zbiory są z tego i naprawdę warto. A, dzięki temu można sobie zrobić na przykład sałatkę. Tu mam akurat sałatkę z owoców leśnych. Ale czy będę mieć. O! Czy będę mieć tutaj coś o są głowy kapusty? To ja je wy... to ta postać je wychodowała. Brokułki też są, A... O, i rzodkiewki oczywiście. Nie pamiętam czy pomidorki wyhodowaliśmy, czy zostały ten i takie sałatki warzywne można zrobić, które no, wymagają lodówki, ale z... są w stanie utrzymać naszego bohatera. Inną opcją e, zdobywania żywności o. Już nasz bohater zgłodniał. To można dojeść sałatkę. Okay. Inną opcją zdobywania pożywienia jest zbieractwo. Żeby zbieractwo zadziałało, musimy podejść do um, miejsca bardziej zalesionego. Widzicie, tu już nie ma. Tu były wcześniej drzewa, które wyciąłem. O, coś nie tak. O, jest. I a, możemy zacząć zbierać. I teraz, tak, jest tutaj opcja, co zbieramy. W, na samym początku nasz bohater będzie zbierał takie rzeczy jak a, kamienie, jak. A, mam plecak pusty chociaż, powiedzmy, jak kamienie, jak patyki. A im większy poziom będzie zbieractwa, gdzie jest zbieractwo? Tu. Oczywiście zbieractwem też. Jest, można przeczytać książkę do tego. I zbieractwo można się też nauczyć z telewizji. Jak leci telewizja, to też można je tutaj zbierać. Jak widzicie, tutaj nam ładnie zbiera, co nam się udało zebrać: dżownicę, szałwie, babkę, kamień, zaostrzony kamień i trochę gałązek. Nasz bohater ma już wysoki poziom zbieractwa, bo jak widzicie, wbił czwarty i zaraz wbije piąty, więc no, dużo więcej jestem w stanie zebrać niż na samym początku. Różnica z wersją 4.3, bo to jest dość istotne, w wersji 4.0.30 za każdym razem trzeba było odklikać, nie było tej, tego menu zbieractwa. To oznacza, że on za każdym razem, jak ten pasek pojechał do końca, on wtedy tylko ten był, tego tutaj w ogóle nie było, to on wtedy yy, przerywał i trzeba było kliknąć, żeby znowu zaczął zbierać. Bardzo fajnie moim zdaniem rozwiązali to to, że w tym momencie można coś takiego zrobić. O, widzicie, owoce leśne, znaleźliśmy jakieś. O. Chyba jest, chyba jest o owocach leśnych. Teraz sobie tak przypomniałem czasopismo, żebyśmy mogli odróżnić owoce leśne od trujących owoców leśnych. I na przykład tutaj już widzimy owoce leśne i je można zjeść. I od razu głód nam spadnie. O, czyżbym skończyła umiejętność? To zbieractwo, tak, mamy już zbieractwo na poziom piąty. Im wyższy poziom zbieractwa, tym więcej jesteśmy w stanie ciekawych rzeczy znaleźć. Tak jak na przykład jajka, dzikich ptaków, czy teoretycznie nawet całe kłody drewna jesteśmy w stanie znaleźć dzięki podwyższeniu. Nie wiem, jak twórcy to sobie tłumaczą, że na przykład no, na niskim poziomie nie jesteśmy w stanie znaleźć kłody drewna, a na wysokim tak. No, ale jakoś się to daje, więc o, grzybki mamy. I grzyby. Można z tego co kojarzę bezpiecznie jeść. Nie ma chyba dodatkowego yy, tutaj opcji związanej z taturtymi grzebami, A przynajmniej ja się nie spotkałem, więc to różnie to bywa. Yy, dobra, zostawmy zbieractwo póki co. Trzeba będzie to potem zanieść do O. Znaleźliśmy trujące owoce leśne. Trujące owoce leśne można też wykorzystać, jak najbardziej. Nie warto ich wyrzucać. Można je wrzucić do kompostownika. Tam sobie zgniją i zrobią nam kompost. O. Jezu, pamiętam, ile mi czasu zajęło zbudowanie tego. A tutaj nie miałem taczek, które pozwolą mi nosić 18 bali naraz. Mogłem nosić po ła, po 4 z Mod Hydrocraft, który daje te taczki, bo jest naprawdę ciekawy. I no, ułatwia życie. Widzicie, mamy tutaj już owoce leśne, część, i rzucimy sobie następne. Um, ostatnią rzeczą, którą chciałem tutaj opisać, jest um, rybacko. Um, żeby y, łowić, potrzebujemy wędki. Weź już jej oburącz. I do tego potrzebujemy przynęty. Przynęta dzielą się na dwie kategorie. Żywa. To może być dżownica, może być mała rybka, która jest podpisana jako przynęta, lub wober. I działa to na praktycznie rzecz biorąc takiej samej. Tutaj miałem siatkę zniszczoną, zepsutała pułapka na ryby, więc e, z niej możemy przynęty sobie ma w postaci małych rybek. I działa to na dokładnie takiej samej zasadzie jak zbieractwo. Wybieramy plecy. Czy chcemy to do głównego ekwipunku, czy do plecaka? Można też włócznią, ale przyznam szczerze, nigdy jeszcze nie spotkałem się, żeby mi bohater udało mu się z włócznią. Widocznie mam za małą umiejętność rybactwo. No I tutaj możemy wybrać jaką przynętę. W starej wersji gry mm, łów ryby. ok Nie, moment, moment. Tym chcę łowić. I łowimy na dżownicę. Teraz zobaczymy, czy uda nam się coś złowić, jakąś rybkę. No, jest to mozolne działanie, bo w postaci w tym momencie, już w zasadzie rzecz biorąc, mamy tylko możliwość patrzenia. Dlatego ja nigdy nie, na kanale nigdy nie łowiłem jakoś specjalnie. O, złowiliśmy buty. Zaiste cenna zdobycz. No, możemy poza rybkami wyłowić różne śmieci pałętające się po dnie oceanu. Z tego zauważyłem, to się odnawia co jakiś czas, ale... O, skarpetki o, złowiliśmy. Nie ma to jak cenne znaleziska. A ile ja mam umiejętności? O zbieractwo? Wędkarstwo jest. Wędkarstwo też ma swoje czasopisma, też ma oczywiście książki, więc warto poczytać zanim zaczniemy. A ja bym chciał pokazać, że potrafię złowić rybkę. O, dasz mi złowić rybkę? A łów rybki. Prześpieszmy troszkę czas. Znaczy, uważać, bo łatwo dać się zajść zombiakowi. Ja na szczęście jestem w bezpiecznej dla mnie strefie, bo jestem odgrodzony. Buty. Kolejne buty żeśmy wyłowili. Ale ja nie chcę butów. Ja bym chciał. Proszę. O, o. o. Jest i rybka. I co z taką rybką można zrobić? Można zjeść oczywiście na surowo. Można też, jeżeli będziemy mieć... I to już pokażę w domku. Można upić na grillu lub na kuchence oczywiście. Ej, zapomniałem zamknąć wrót. Nie, żeby to powstrzymało zombiaki, Gdyby chciały, to i tak by tędy wlazły. Ale jakoś tak czuję się pewniej, jak są zamknięte. Dodatkowo mając nóż, możemy taką rybkę... Mam tu jakiś nóż, mam, czyli powinienem mieć już możliwość zrobić filet. Jak widzicie a, a, nóż z kamienia tutaj też się da, ha, ciekawe, tasak, maczeta, nóż myśliwski. Chciałbym zobaczyć jak w rzeczywistości maczetą się to robi, może mogłoby być to ciekawe, no ale zakładam, że się da, więc no, czemu by nie. I możemy zrobić sobie takiego filecika i mamy dwa filety. Je możemy usmażyć lub dodać do jakiejś sałatki, żeby móc sobie coś zrobić to na później. Dodatkową informację: wszystko co ma świeże, tutaj mamy jakiegoś małego bosa zamrożonego. Wszystko co ma w nawiasie świeże, musi być trzymane w lodówce, inaczej się zepsuje. A jeżeli zepsuje się, to jedyna opcja, żeby tak naprawdę to jakkolwiek jeszcze móc na tym skorzystać. To przełożenie tego do kompostownika, żeby mm, mm, zrobić sobie kompost, żeby nasze roślinki lepiej rosły. A, no dobrze, myślę, że uwzględniłem chyba wszystkie opcje. Ale zostawmy wędkę z powrotem. Tutaj wober, wędka. Aha, może się zdarzyć, że żyłka Wam w wędce pęknie. W takim wypadku potrzebujecie żyłkę wędkarską i gwóźdź albo spinacz i wówczas jesteście w stanie zrobić nowe, nałożyć żyłkę z powrotem, żeby móc dalej z tego korzystać. Czy ja to, to miało być nie tutaj, tylko tutaj? Zresztą to przynęta. O. I dzięki temu będziecie mogli naprawić sobie wędkę. Ja jeszcze spróbuję zrobić, czy mój bohater umie zrobić pułapkę na ryby, przetrwanie. Traperstwo to będzie bardziej nie. Dodatkowo można rozkładać różnego rodzaju pułapki. Ja wprawdzie z nich nigdy nie korzystałem, bo to trzeba tak zrobić pułapkę, dać przynętę. Nie we wszystkich, bo na przykład przysidłach nie. I co jakiś czas pamiętać o tym, żeby to sprawdzić. Jeżeli nie będziecie sprawdzać, to może się okazać, że jak za jakiś czas przyjdziecie do pułapki, to zdobycz, która się tam złapała, już się zepsuła. A szczególnie jeśli macie ustawiony szybki czas psucia, to należy o tym pamiętać. Ja z łowiectwa w zasadzie nie korzystałem, a chyba że graliśmy razem jeszcze za czasów wersji 3.9, jeśli mnie pamięć nie myli. I graliśmy w kilka osób, jak jeszcze to było dostępne w wersji którą gram, no to wtedy jedna osoba latała cały czas wokół domku i ona mogła na bieżąco te pułapki sprawdzać. Bo jeżeli gracie samemu, to bardzo szybko się o tym zapomina, przynajmniej ja zapominałem. No dobrze, myślę, że uwzględniłem wszystko, co chcieliście. Natomiast tak, Explorer 28, liczę, że dowiedziałeś się o wszystkim, co potrzebowałeś. Dodatkowo Mercel Jędrzejewski prosił też o zrobienie poradnika związanego z zastawianiem sideł. No tak jak ja mówię, można to zrobić jeszcze i jak najbardziej mogę zbudować coś takiego, ale bardzo mało się z tego korzysta. To jest chyba najmniejszy dział, którego się korzysta, bo ja osobiście wolę zasadzić sobie ogródek i łowić rybki. No ale co kto woli. Ja w każdym bądź razie za dziś bym chciał wam bardzo podziękować. No i do następnego. Mówił do was Runiczny. Aha. I jeżeli chcielibyście jeszcze w jakiejś tematyce poradnik, to dajcie znać w komentarzu. Zastanowimy się, jak to może wyjść. I czy Rysiu podoła, Rysiek podoła następnemu poradnikowi. W każdym bądź razie mówił do was Runiczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć.